Co myśli matki? Dzień matki to święto, ku czci wszystkich matek i okazja, aby pokazać małą babcią, ciocią i innym ważnym kobietom w naszym życiu, jak bardzo je kochamy i szanujemy. Dzień matki obchodzony jest w ponad 40 krajach na całym świecie. W Polsce obchodzi się go 26 maja każdego roku. Początki Dnia Matki sięgają aż do czasów starożytnych Greków i Rzymian, którzy czcili matki boginie. Przykładem jest grecka bogini Rea, która według mitologii była matką wszechświata. Istnieje wiele opowieści o tym, jak powstał Dzień Matki. Według nich to święto istnieje od tysięcy lat. W Anglii Dzień Matki miał swoje początki około 400 lat temu, gdy wielu chłopców i dziewcząt pracowało na dworach bogatych rodzin. Powracali do domu rzadko, zazwyczaj w niedzielę, i przywozili ze sobą podarunki dla swoich mam. W Ameryce najbardziej popularna jest historia o pokojowej działaczce o imieniu Anna Jarvis. Kim była Anna Jarvis? Anna Jarvis zapoczątkowała obchody Dnia Matki w Stanach Zjednoczonych. Nazywana jest Matką Dnia Matki. Mama Anny Jarvis często twierdziła, że chciałaby, aby istniał dzień poświęcony świętowaniu wszystkich matek. Po śmierci matki Anny Jarvis rozpoczęła ubieganie się o to, aby Dzień Matki został oficjalnym świętem. Dzień Matki był obchodzony po raz pierwszy w 1008 roku, kiedy Anna zorganizowała uroczystość żałobną ku czci swojej matki. Dzień Matki w Polsce ma swoje korzenie w Ameryce i działalności Anny Jarvis. W Polsce po raz pierwszy Dzień Matki obchodzono w 1914 roku w Krakowie. Następnie zwyczaj ten rozprzestrzenił się na pozostałe obszary Polski i do dziś obchodzony jest niezmiennie 26 maja każdego roku. Jest to okazja do obdarowania mamy ręcznie zrobioną laurką lub innym prezentem, takim jak kwiatki lub czekoladki. Dzień Matki na świecie. USA i Australia. W Australii i Stanach Zjednoczonych Dzień Matki obchodzony jest w drugą niedzielę maja. W Dzień Matki istnieje szczególna tradycja noszenia kwiatu goździka. W ten dzień okazuje się miłość i uznanie dla swoich matek oraz pozostałych kobiet w rodzinie, dając prezenty w postaci kwiatów, czekoladek czy serwując śniadanie do łóżka. Dzień Matki w Wielkiej Brytanii. Dzień Matki jest często znany jako Matczyna Niedziela. W przeszłości raz w roku podczas Wielkiego Postu ludzie odwiedzali dom rodzinny lub kościół matki. Był to czas rodzinnych zjazdów i uroczystości. Tradycja ta utrzymała się do dziś. Obchodzony w czwartą niedzielę Wielkiego Postu Dzień Matki jest czasem podziękowania matkom za ich miłość i ofiarowanie im kwiatów, czekoladek, kartek i innych upominków wyrażających uznanie. Dzień Matki w Indiach. W Indiach również kładzie się nacisk na podziękowanie mamom z okazji ich święta. Ku czci swoim matkom, Hindusi organizują 10-dniowy festiwal o nazwie Durga Puja. Durga pochodzi od imienia bogini Durga, która przedstawiona jest jako kobieta o 10 ramionach i matki czwórki dzieci. Zgodnie z wierzeniem, bogini ta chroni ludzi przed złem. Dzień Matki w Hiszpanii. Dzień Matki zwany jest Dia de la Madre. Obchodzony jest w pierwszą niedzielę maja. Do 1965 roku Dzień Matki obchodzono 8 grudnia, ale został on przeniesiony, aby nie przypadał zbyt blisko świąt Bożego Narodzenia. W ten dzień sklepy w całej Hiszpanii sprzedają upominki na Dzień Mamy. Hahinohi po japońsku znaczy wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Matki. W Japonii róże oraz goździki stały się symbolem Dnia Matki. Wiele sklepów dekoruje nimi wystawy. Dzieci często przygotowują dla mam specjalne potrawy, np. sushi lub zupy miso. Głównym elementem ręcznie robionych prezentów jest kaligrafia, czyli sztuka pięknego pisania, bardzo popularna w Japonii. Pomyśl o jednej rzeczy, którą mogę zrobić, aby podziękować swojej mamie, babci lub siostrze, lub innej kobiecie w swoim życiu, która się o ciebie troszczy. Kochana mamuś, abyś
zawsze przy nas była, najpiękniejsza i jedyna. Mądra, dobra, ukochana, taka bliska nasza mama. Życzy Oliwia. Mamusiu, za to, że zawsze jesteś przy mym boku, za to, że wskazujesz drogę mi w mroku, za to, że dni moje tam przechowujesz, dziś z całego serca ci dziękuję. Życzy Olek. Kochana mamusiu, mama to miękkie ręce, mama to melodyjny głos, to kochanie na uderzone miejsce. Mama to samo dobro i sama przyjemność. Coś, co dobrze usłyszeć w każdej chwili życia, koło siebie, dookoła siebie, gdzieś na horyzoncie. Kocham cię, mamo. Moja kochana mamusiu, chodź serduszko moje mamy, tobie dziś oddaję całe. Byś na zawsze pamiętała i podziękę moją znała. Za to wszystko, co zrobiła, za to, żeś mnie urodziła. I że byłaś mą ostoją, i że jesteś matką moją. Ślą życzenia, a nie kwiatki oraz miłość na dzień matki. Życzę Marysia. Kochana mamusiu, żadna mądrość, której możemy nauczyć się na ziemi, nie da nam tego, co słowa i spojrzenie matki. Życzę ja. Kochana mamusio, ona pierwsza mi pokazała księżyc i pierwsza pokazała śnieg na świerkach. Byłem wtedy mały jak muszelka, a szumiąca suknia mojej matki brzmiała jak morze czarne. Życzy Piotrek. Kochana mamusio, miłości, pokrasy i radości do łez, promyków słońca i bukietów już bez końca, wiele szczęścia, trafnych decyzji podjęcia, a w portfelu i na koncie same miliony lub chociaż tysiące. Życzę Amelka. Za twe czułe serce, za mądre nakazy, w dniu twojego święta dziękuję 100 razy. Życzę Dominika.